Rozpocznę od słów, których często używam w takich właśnie, które wypowiadam często w takich sytuacjach. Warto mieć marzenia, warto być zdeterminowanym, warto walczyć o to, ażeby usunąć przeszkodę, która przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat powoduje, że środkowe wybrzeże jest obszarem po części wykluczonym komunikacyjnie. To dzisiaj wbicie łopaty, pod symboliczne wbicie łopaty, rozpoczęcie budowy, no ona już trwa, pod 50-kilometrowy odcinek podzielony na trzy części, co jest z nami trzech wykonawców, na 50-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S11 łączącej środkowe wybrzeże, łączącej Koszalin z centrum Polski. Ta budowa postępuje. Ta budowa będzie postępowała w dalszym ciągu i to, co było niemożliwe przez lata, staje się realne. A realne staje się dlatego, że rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o finansowaniu, realizacji finansowaniu tej inwestycji. I rozpoczęliśmy tutaj właśnie na środkowym wybrzeżu, bo tutaj sytuacja jest najtrudniejsza. Później czas na Wielkopolskę i czas na Górny Śląsk, bo tak biegnie droga ekspresowa S11. To jest właśnie Polski Ład. To jest myślenie o przyszłych pokoleniach. To nie jest tylko i wyłącznie wymiar dnia dzisiejszego i tych zatorów drogowych, chociaż niezmiernie istotnych, bo Polacy spędzają w nich niepotrzebnie dziesiątki, tysiące, miliony godzin, licząc w sumie wszystkie zatory drogowe w kraju. Szanowni Państwo, pamiętam rok 2015, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął swoją pracę. Do ław sejmowych wpierw przyszedł pan, dzisiaj minister, wówczas poseł Paweł Szefernaker, i mówił, że ma takie marzenie i ma taką olbrzymią prośbę, żeby wreszcie skończyć z niemożnością, która otacza cały obszar środkowego wybrzeża, z tą niemożnością budowy drogi ekspresowej S11. O tym samym, w tym samym czasie mówiła mi również pani poseł dzisiaj, pani minister Małgorzata Golińska. Czesław Hoc, nasz poseł, również zaznaczał, że trzeba zrobić wszystko, trzeba zmienić i przede wszystkim pokonać tą niemoc i niemożność. Ja wówczas byłem mocno sceptyczny, bo przecież olbrzymie pieniądze, olbrzymie wydatki. Nie mieliśmy jeszcze wówczas decyzji rządu zwiększającej limit Krajowego Funduszu Drogowego. Ale ta decyzja zapadła, bo taka sama determinacja, jak determinacja posłów Prawa i Sprawiedliwości, była i jest w rządzie dzisiaj i w tamtym czasie sprawującym władzę. I ta decyzja o przyznaniu tych środków zapadła. I dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy w trakcie realizacji jednego z najważniejszych korytarzy komunikacyjnych naszego kraju, a na pewno najważniejszym dla środkowego wybrzeża. To jest polska racja stanu, aby środkowe wybrzeże, tak jak zachodniopomorskie, tak jak pomorskie, tak jak wschodnia Polska, były dobrze skomunikowane. To jest polska racja stanu, to jest Via Baltica, polska racja stanu, Via Carpatia, droga, która biegnie wzdłuż wschodnich granic naszego kraju. I możemy o tamtych drogach powiedzieć, że są drogami życia. Również drogą życia jest droga ekspresowa S11. Tak jak drogą życia jest droga ekspresowa S3, biegnąca wzdłuż zachodniej granicy państwa. Bo to te drogi są naturalnym silnikiem rozwoju gospodarczego. Motorem, można powiedzieć, generatorem rozwoju gospodarczego. Te drogi pozwolą wprowadzić wszystkie te rozwiązania, które przewidziane są w Nowym Ładzie. I o to nam wszystkim chodzi. Szanowni Państwo, niech mi wolno będzie podziękować wszystkim tym, którzy doprowadzili do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, do tego momentu, proces realizacji tej inwestycji. Chciałem podziękować Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, inżynierom tam pracującym, wszystkim tym, którzy przygotowywali tą inwestycję żmudnie przez lata. Chciałem podziękować wszystkim partnerom biznesowym Generalnej Dyrekcji, wszystkim tym, z którymi
instytucją, organizacją, z którymi Generalna Dyrekcja pracuje. Pragnę podziękować Urzędowi Wojewódzkiemu. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki jest liderem, jeżeli chodzi o czas, znaczy krótki czas wydawania decyzji, spoglądał na pana wojewodę, decyzji z RIT, decyzji pozwoleń na budowę. Jesteście rekordzistami, za to wam bardzo dziękuję. Mamy nadzieję, że ta rywalizacja spowoduje, że w innych częściach kraju również tak szybko będziemy mogli te decyzje uzyskać, za co bardzo dziękuję pani minister Golińskiej i Ministerstwu Ochrony Środowiska również. Spoglądam na wykonawców. Trzeba mieć odwagę. Trzeba być odważnym, żeby przystąpić do kontraktu. Trzeba być odważnym, żeby wziąć na siebie tą odpowiedzialność. I za tą odwagę państwu dziękuję. Życzę, aby na tej budowie nie doszło do żadnych sytuacji, w których jakieś zaskakujące historie hydrotechniczne, hydrogeologiczne spowodują, że skomplikuje się proces budowy. Życzę państwu, aby szczęśliwie ten projekt, jak to w branży mówimy, dowieść do końca, aby szczęśliwie mógł być zrealizowany. Tak jak droga ekspresowa S11 musi szczęśliwie wieść kierowców, bo oni tu takiej drogi potrzebują. I biznes, i indywidualni użytkownicy naszych dróg. To historyczny dzień dla Pomorza Środkowego. 20 lipca 2021 roku to dzień, w którym oficjalnie rozpoczyna się budowa drogi S11. Drogi, którą co roku zmierzają turyści na piękne polskie wybrzeże. Wszyscy ci, którzy jeżdżą do Kołobrzegu, do Ustki, do Darłowa, do Mielna, wiedzą, w jakich korkach trzeba stać, choćby na dojeździe z Bobolic do Koszalina, żeby móc dojechać szczęśliwie na wakacje. I szanowni państwo, bardzo się cieszę, że ta inwestycja jest realizowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ona oprócz walorów turystycznych ma także bardzo ważny walor rozwoju tego regionu, rozwoju Pomorza Środkowego. Bardzo często przyjeżdżają tutaj inwestorzy i mówią: piękny teren, wiele miejsca na inwestycje, wspaniali ludzie, ale wrócimy tutaj, jak będzie droga. I mam nadzieję, że jak ta droga, pierwszy etap rozpoczęliśmy budowę, ale jak ta droga do 2027-2028 roku, bo to są realne terminy, połączy Koszalin z obwodnicą Poznania, z autostradą A2, pozwoli na to, żeby właśnie tutaj rozwijać i Pomorze Drawskie, i po Jeziorze Drawskie, i Pomorze Środkowe. I szanowni państwo, ja pamiętam 2015 rok, spotkanie w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, byłem parę miesięcy posłem i pamiętam, jak powiedziano mi: panie pośle, szczerze mówiąc, ta droga jest wpisana przez poprzedników do planu budowy dróg krajowych, ale nie ma finansowania na tą drogę. Jak za chwilę nie zaczniecie działań jako rząd, to za chwilę stracicie decyzje środowiskowe i ta droga nigdy nie powstanie. I bardzo się cieszę, że razem z Małgorzatą Golińską, z posłem Czesławem Hocem, który był szefem zespołu parlamentarnego do spraw właśnie budowy drogi S11, podjęliśmy takie działania i wierzyliśmy w to, że pomimo tego, iż brakuje finansowania na tą drogę, że uda się zrealizować rozpoczęcie budowy. I dziś ta droga rozpoczynamy budowę tej drogi. Jeżeli wszystkie terminy zostaną zgodnie z planem zrealizowane, to pod koniec 2023 roku już turyści jadący nad morze od Bobolic do Koszalina, do Kołobrzegu będą jechali drogą szybkiego ruchu. Bardzo serdecznie dziękuję pani premier Beacie Szydło, bo ona była w 2015 w Koszalinie. Powiedziała, że ta droga jest jednym z priorytetów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, bo Polski Ład, ten program, który zakłada wyjście w tej chwili z kryzysu pokovidowego, przewiduje realizację całej drogi S11, która została zapisana w tym programie dzięki panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, któremu również bardzo serdecznie dziękuję. Panie ministrze, od początku był pan dobrym duchem tego pomysłu i od początku czuliśmy pana wsparcie i bardzo się cieszę, że ta droga,
która jest naprawdę drogą życia dla tego regionu, drogą, która pozwoli na rozwój turystyczny, przemysłowy Pomorza Środkowego, już się buduje. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy rozpoczęli te działania, wszystkim, którzy wierzyli w ten projekt i życzę wykonawcom, aby wszystko zostało zrealizowane w terminie. Poseł i wiceminister, ale ja raczej dzisiaj jako mieszkaniec, rodowity mieszkaniec tej ziemi. Od nastoletnich lat, kiedy brałam udział w spotkaniach różnych samorządowców, kiedy brałam udział w spotkaniach z mieszkańcami naszego regionu, którzy mówili o potrzebach nowych miejsc pracy, o potrzebach rozwoju, słyszałam jedną rzecz ze strony samorządowców. Nie będzie rozwoju naszego regionu i nie ma szansy na nowe miejsca pracy i na nowych inwestorów, jeśli nie będzie drogi S11. I to już było słychać nie kilka, ale kilkanaście lat temu, albo nawet kilkadziesiąt, jakby dobrze liczyć. Ten temat później stał się takim motywem przewodnim każdej kampanii wyborczej. W którymś momencie myślę, że nawet mieszkańcy naszego regionu śmiali się, bo wiedzieli, że każdy, kto kandyduje, wpisze sobie do programu S11 i lata mijały, kolejne kampanie mijały, a temat był niezrealizowany. Myślę, że wielu już straciło wiarę, że kiedykolwiek do tego dojdzie, że on zostanie zrealizowany. Dlatego dzisiaj bardzo dziękuję panu ministrowi Adamczykowi, ale cieszę się też, że reprezentuję rząd Prawa i Sprawiedliwości, który wreszcie te wieloletnie oczekiwania mieszkańców tego regionu realizuje. Nie tylko obiecuje, realizuje. Nie tylko wpisuje na listę, ale zapewnia finansowanie. I dzisiaj myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że to, co nie udało się naszym poprzednikom, uda się nam. Bo mieszkańcy naszego regionu, których wspieramy poprzez różne inne projekty, czy dedykowane miejscowościom po PGR-owskim, czy wsparciu 500+, to wszystko i całe to wsparcie jest tylko pewnym elementem. Bez drogi życia naszego regionu, bez S11, nie będzie szansy na przyjazd inwestorów. A to oznacza, że nie będzie szansy na równe szanse mieszkańców naszego regionu. I to jest najważniejsze, jeśli chodzi o drogę S11. Dziękując rządowi, dziękując swoim kolegom, którzy wszyscy stali, aby ta droga S11 była priorytetem naszym wspólnym, chciałabym jeszcze podziękować tym, których dzisiaj nie ma, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasom Państwowym, Wodom Polskim, czyli wszystkim instytucjom, które po drodze musiały się w jakikolwiek sposób zaangażować czy wypowiedzieć w tym temacie, abyśmy dotarli do tego momentu. Tylko współpraca organów i instytucji powoduje, że my później, biorąc udział w takiej konferencji, możemy mówić o sukcesie. I mam nadzieję, że spotkania, które już odbywamy w kontekście kontynuacji drogi od Szczecinka w stronę Poznania i dalej, spowodują, że nie będzie opóźnień w realizacji tego odcinka na kolejnych etapach, bo to niezwykle ważne, abyśmy na Szczecinku, Bobolicach, później Szczecinku nie zakończyli, bo tej drogi potrzebujemy dla rozwoju inwestycyjnego, turystycznego, dla wsparcia tego pokolenia, ale i przyszłych pokoleń mieszkańców naszego regionu. No właśnie, tak się pisze historię w zakresie infrastruktury drogowej Pomorza Środkowego. To jest budowanie dobrej przyszłości, dobrej perspektywy. Proszę Państwa, dotąd droga S11 była nazywana drogą przez mękę, szczególnie w okresie sezonu. To ludzie, którzy jechali ze Śląska, bo droga S11 kończy swój bieg w porcie w Kołobrzegu, naprawdę przeżywali mękę w trakcie jazdy. To były kilometrowe korki, droga była też niebezpieczna. Teraz staje się drogą bezpieczną, szybką, wygodną. Drogą, która w anturażu takiego przepięknego krajobrazu, a więc staje się drogą słońca, lasów i jezior. To naprawdę staje się droga słońca, autostrada słońca. Więc myślę, że jadąc tą drogą w sposób bezpieczny, ale szybki, oczywiście przestrzeganie przepisów drogowych, naprawdę będziemy z poczuciem wielkiej radości i dumy jechać nad polskie morze, czy też na Śląsk i również do krajów innych, dlatego że łączymy to też z autostradą A2. Ja myślę, panie ministrze infrastruktury, pan minister Andrzej Adamczyk,
praktycznie stanie się od dzisiaj przyjacielem wszystkich kierowców, wszystkim użytkownikom drogi S11. Pan minister Paweł Szefernaker, pani minister Małgorzata Golińska i myślę, że po trochę też ja staniemy się tymi przyjaciółmi wszystkich użytkowników drogi S11, bo rzeczywiście ta droga zasługuje na dobre traktowanie, dlatego że ta droga łączy nie tylko jedna z najdłuższych dróg krajowych w Polsce, nie tylko łączy Pomorze Środkowe ze Śląskiem, ale z całą Europą. Dlatego jesteśmy bardzo dumni i bardzo zadowoleni z tego, że wreszcie słowo stało się ciałem. Ja jeszcze raz dziękuję serdecznie wykonawcom i panu dyrektorowi Łukaszowi Lenderowi, a więc szefowi Generalnej Dyrekcji Oddziału Wojewódzkiego za naprawdę aktywność i za takie zaangażowanie, jednocześnie za profesjonalizm, ale oczywiście wszystkim też wykonawcom. Także dziękuję bardzo i życzę szerokiej drogi. Trudno powiedzieć coś więcej poza to, co już było opowiedziane, ale myślę, że warto podkreślić, że to miejsce i ten widok za mną to jest taki czytelny i namacalny dowód ofensywy inwestycyjnej, która ma miejsce na Pomorzu Zachodnim. Trzymając się tej takiej wojskowej stylistyki i nazewnictwa, można powiedzieć, że to jest jedno z takich bitewnych pól właśnie tej inwestycyjnej ofensywy. Tutaj droga S11, tam gdzie pracują koparki, gdzie mamy już rozpoczętą, można powiedzieć, tą inwestycję, dobitnie świadczy, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, jak również pan minister Adamczyk bardzo dużą uwagę przykłada do naszego regionu, do Pomorza Zachodniego. Ten nasz region ma tę specyfikę, że często mówimy, że oddycha dwoma płucami, tym zachodnim, szczecińskim i tym wschodnim, koszalińskim, ale myślę, że dzisiaj chyba lepsze porównanie, że tutaj biją dwa serca, jedno na zachodzie w Szczecinie i drugie tutaj na Pomorzu Środkowym w Koszalinie. A skoro dwa serca, to powinny być dwie aorty. Jedna z tych aort to droga ekspresowa S3, która jest niesłychanie ważna dla całego Pomorza Zachodniego, ale w sposób szczególny dla tej części szczecińskiej. I ta droga, która już się buduje tutaj za nami, czyli droga S11, to jest ta druga aorta, która ma dokrwić, doprowadzić taką bogatą w tlen krew na koszalińskie, na ziemię koszalińsko-kołobrzeską. I to, czym mówili moi poprzednicy, bez tej drogi niemożliwy byłby rozwój. Jeżeli mówimy o tych dwóch płucach, czy mówimy o dwóch sercach tutaj na Pomorzu Zachodnim, to pokazuje, jak te założenia polityki rządu premiera Mateusza Morawieckiego, a więc zrównoważonego rozwoju, realizują się w rzeczywistości. Ten region, który był wykluczony przez bardzo, bardzo długi czas, po 1989 roku, można powiedzieć, że był zapomniany. Tutaj dla bardzo wielu naszych poprzedników Polska się kończyła, a dla nas Polska się zaczyna. I za to, panie ministrze, również bardzo serdecznie dziękuję. A powiedziałem te słowa, żeby przypomnieć słowa właśnie świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że właśnie tutaj na Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie, w Koszalinie, w Kołobrzegu Polska się zaczyna. I teraz w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości mamy tego namacalne dowody. To nie są tylko słowa, ale faktycznie to, co widzimy tutaj, realne działania, realna polityka i mam nadzieję, że już niebawem również realne efekty, jeżeli chodzi o drogę S11. Dziękuję bardzo. Znajdujemy się na budowie drogi ekspresowej S3, a w szczególności w zachodniopomorskim, które od dłuższego czasu jest wielkim placem budowy. I tutaj na sam początek w imieniu wszystkich inżynierów, panie ministrze, wielkie podziękowania za te skuteczne decyzje z 16 i 17 roku, bo dzięki tym decyzjom, przede wszystkim zarówno technicznym, jak i finansowym, i te zrozumienie cyklu inwestycyjnego, zagrożeń dla utraty decyzji środowiskowej, bo tutaj na tej inwestycji one naprawdę były realne. Wykonawcy na pewno to dzisiaj poświadczą, którzy realizują tę inwestycję w formule projektu i buduj, że to był ostatni czas, żeby złożyć wniosek o decyzję środowiskową, bo na koniec roku w listopadzie wniosek o ZRID, bo w listopadzie tego roku upływa ważność tej decyzji, a co to by powodowało? Cofnięcie się o kilka lat w przygotowaniu i być może w braku realizacji tej inwestycji. Potężne środki finansowe, jakie otrzymaliśmy jako Generalna Dyrekcja w województwie zachodniopomorskim, to nie tylko środki na budowę. Przypomnę, że to już jest 10 miliardów złotych. W 2019 roku oddaliśmy 140 km dróg ekspresowych, między innymi to jest S6 z Goleniowa do Koszalina, ale również bardzo ważną inwestycję na drodze S11. To była obwodnica Szczecinka i wtedy pamiętam, jak pan minister na jesień przyjechał otwierać obwodnicę Szczecinka, to był półmetek dróg ekspresowych w Polsce
i idziemy dalej. Te inwestycje nadal się toczą i to jest optymizm dla naszych wykonawców, dla inżynierów, którzy z kontraktu na kontrakt mają dalej cykl zapewniony pracy na naszych budowach. Ale to nie koniec. Otrzymaliśmy w 2017 roku również 300 milionów złotych na prace przygotowawcze. Dzięki tym pracom udało się przygotować również już decyzję środowiskową, która będzie niebawem wydana na ponad 100 km drogi ekspresowej S10, S3, zachodnie obejście Szczecina. Także wielkie podziękowania również dla wykonawców, już tutaj padały od pana wojewody, od pana ministra, podziękowania dla służb w szczególności, które wydawały decyzje z RIT, dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Wód Polskich, ale również dla projektantów, wykonawców, którzy wykonali znakomicie swoje zadanie. W lutym ubiegłego roku i w marcu podpisywaliśmy te umowy i zgodnie z harmonogramem zostały w grudniu złożone wnioski o wydanie decyzji z RIT. Po 6 miesiącach wszyscy wykonawcy równym tempem uzyskali te decyzje i mam nadzieję, że również tak samo równym tempem będą realizowali tą budowę. I tutaj do prezesa firmy Mostostal, Budimex i Mirbud Kobylarnia mam nadzieję, że sprawnie ten etap prac budowlanych będzie kontynuowany i że się spotkamy za niespełna 2 lata i na jesień 2023 roku uruchomimy tą ważną dla regionu inwestycji. Również wielkie podziękowania dla nadzoru firmy LaFrance i Acom, którzy tutaj pomagają w badaniu jakości, pilnowaniu wykonawców, żeby ta robota była wykonana profesjonalnie, o dobrej jakości, żeby służyła bardzo długo naszym kierowcom. Proszę Państwa, dzisiaj słyszeliśmy dużo historii. Wiele lat przygotowań, wiele słusznych decyzji, często trudnych. My jako wykonawcy jesteśmy zawsze w ostatnim etapie tego całego cyklu inwestycyjnego. I Państwo te działania wieloletnie, tą całą historię będziecie oceniali już jako użytkownicy. Ja też będę oceniał jako użytkownik na koniec 2023 roku, jeżdżąc tą drogą S przy Koszalinie. Proszę Państwa, Pan Minister wspomniał o odwadze wykonawców. Ja chciałbym się do tej odwagi trochę odnieść. Panie Ministrze, łatwo jest podejmować decyzje, jeżeli po drugiej stronie jest partnerstwo i jest rozmowa. I ta odwaga na tym się opiera. I bardzo to chciałem podziękować. To, co przed chwilą mówił pan dyrektor Lendner, jeżeli chodzi o sam proces właśnie tej inwestycji, czyli przygotowanie dokumentacji, uzyskanie wszystkich pozwoleń, zezwoleń, końcowo decyzji z RIT. Panie wojewodo, bardzo dziękuję. To, co pan minister powiedział, prędkość wydawania decyzji, życzylibyśmy sobie, żeby wszędzie tak było. Bardzo dziękuję. To, co poniewidziała pani minister odnośnie wszystkich organów współuczestniczących w procesie, RDOŚ, Lasy Państwowe, Wody Polskie, mnóstwo instytucji, mnóstwo uzgodnień, to wszystko było na czas. Z naszej strony to, co my możemy zapewnić jako wykonawstwo, proszę Państwa, to, że nie czekamy ani chwili, ani minuty. Dzisiaj mamy dzień, gdzie jest teoretycznie wbicie łopaty, bo jak Państwo widzicie za moimi plecami, sprzęt już pracuje i my naprawdę staramy się wykorzystać każdą chwilę. I do realizacji tego tematu żeśmy delegowali jeden z najbardziej doświadczonych zespołów. Zespołów, który na wiosnę tego roku oddawał 2 odcinki już dyrektorowi Lennerowi do ruchu, długości 40 km. I ten zespół naprawdę wie, jak się do tej roboty przygotować i jak ją zrobić dobrze. I to deklarujemy. A bardzo się cieszę na słowa pana posła, który powiedział, że uczestniczymy w historii, bo jak Budimex, jako polska firma, bardzo się cieszę z tego, że w tej historii bierze udział. Dziękuję. Mostostal Warszawa realizuje szereg inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie realizujemy pracę na terenie całego kraju. Odcinek drogi S11 jest to nasze kolejne wspólne zadanie inwestycyjne, które niesie za sobą różnego rodzaju wyzwania technologiczne, jak i logistyczne. Budujemy drogę, ale także budujemy obiekty inżynieryjne, mosty, estakady, wiadukty, ale także urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska. To, co możemy zagwarantować i gwarantujemy w 100%, to jest pełne zaangażowanie, dobrą jakość i terminową realizację tej inwestycji. Do tego zadania została oddelegowana bardzo doświadczona kadra inżynierów,
która zdobyła również doświadczenie na poprzednich kontraktach infrastrukturalnych. Przystępujemy do działania. Dziękuję serdecznie. Na pewno ze swojej strony chciałem zapewnić, że nasze konsorcjum również dotrzyma terminu i należycie wykona to zadanie. Chciałem tylko potwierdzić, że ta nasza S11 jest na pewno w priorytetach rządu i generalnej dyrekcji, gdyż jesteśmy również wykonawcą obwodnicy Olesna, która jest w ciągu S11 na południu Polski, co jest potwierdzeniem, że zaczęliśmy budować S11 i od południa, i od północy. Także miejmy nadzieję, że w tej dekadzie uda się ministerstwu znaleźć na to środki i połączyć te dwa odcinki. Także dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja... Przepraszam, co robimy? Właśnie dobre pytanie. Ja uprzedzam Pan Minister, że zaczynamy tu i teraz i kończymy po 48 kilometrach. I proszę stąd nie odchodzić, tylko każdy dzień pracujemy. Każdy dzień. Delikatnie chyba tutaj do przodu. I zaraz, kto jeszcze? Na 1, 2, 3 proponuję, żeby rzucić, ale nie zasypać obiektywów. Tak, do przodu rzucamy. Raz, jesteśmy gotowi, dwa i trzy i poszli. Kolej dalej. Tak. Można jeszcze raz. Oczywiście. Na pewno. Oczywiście. Może jeszcze raz na trzy. To dobrze, to jeszcze odliczamy. Odliczamy. Szanowni Państwo, czy urobek jest załadowany? Jest załadowany. Liczymy. Raz, dwa i trzy. Pięknie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.